Witam wszystkich, znajdujemy się w Goleniowie, jest to ośrodek stary, basen nad Diną. Postanowiłem w ciągu 3 dni zrobić taki projekt, no i go zrobiłem. Jest to projekt elektrowni wiatrowej, która ma zasilić oświetlenie tego basenu. Oświetlenie to podejrzewam, że kupię jakieś takie LEDy, które mało pobierają prądu i po prostu w nocy, żeby było widać, że tutaj coś się dzieje. Ten wiatrak będzie zasilał akumulator 100-amperowy i tak myślę, że przez dzień zasili ten akumulator, tak żeby przez noc i można było sobie oświetlić ten cały obiekt tutaj. No jeszcze dodatkowo może wstawię tam 2 panele słoneczne. No, wiatrak zrobiłem całkowicie ze złomu. Teraz wyjdziemy na górę, pokażę dokładnie, jak jest zrobiony. Obiekt jest ładny, zapraszam. Można sobie rozbić namiot. Można przyjechać, przejść się wzdłuż rzeki Iny, obejrzeć sobie rezerwat bobrów. Mamy tutaj dużo bobrów, obalonych drzew. Można popływać kajakami. Rzeka Ina jest zaliczana do rzeki górskich, także jest bardzo szybką rzeką. Ma dużo zakrętów, w ogóle meandry Iny są piękne. A oto mój projekt z bliska. Skrzydła zrobiłem z rur. Plastikowych rur, które wykorzystane były w kanalizacji miejskiej. Po prostu przyjechali, zwalili mi to, pytali się, czy potrzebuję. Powiedziałem, że zwalili, może się do czegoś tam przydadzą. Ja tam pokażę. Tu ma więcej takich rur, są bardziej grubościenne. Może w przyszłości, jak będę robił, to użyję tych grubszych rur. Po prostu wyciąłem. Wygląda to tak z tej strony. Całe te jarzmo, czy jak to się nazywa, to łożysko, to wykorzystałem wiatrak produkcyjny do odsysania powietrza z hali. Także no, jest obsadzone na dobrym łożysku i jest bardzo solidnie wykonany. Jest mocne, bo to jednak musi wytrzymać jakieś tam przeciążenia. I no to wiadomo, te śmigła oryginalnie są króciutkie. To do nich dokręciłem tylko z śmigła, które wyciąłem z rury. No i razem ma wysokość około 240 metrów. To wygląda. Pracuje ładnie. To jest w miarę silne, ciężko to zatrzymać. Tak normalnie. Spróbujemy. O! Trzymać to jest ciężka sprawa, także ma siłę. Podłączę tutaj generator, generatorem będzie silnik od hoverboarda, bo on jest dobry, ma dużo magnesów, także będzie pracował jak amerykanka. Około 350 W, także powinien dać radę. Widziałem na YouTubie, dużo ludzi właśnie robi coś takiego i pracuje to fajnie. Wiatrak jest stabilny, nie wybija się w ogóle, pracuje stabilnie, nic się nie kiwa, dobrze wyważony. Tak jak mówię, robiłem go około 3 dni, zużyłem 20 elektrod i trochę złomu. Koszt tego wiatraka to może, no nie wiem, w granicach 50 zł wydałem na śrubki i na elektrody. No i koło od hoverboarda to znalazłem na złomie, no zapłaciłem za nie 5 zł, no ale tam... Po prostu nie wiedział facet, co sprzedaje. No i tyle. Więcej pokażę, jak zrobię jeszcze generator.